Czekaj. No, w tej chwili chcemy zademonstrować rozpoczęcie egzaminu, czyli przed egzaminem jest tak zwana jazda próbna. Wyczucie motocykla jest to 30-40 sekund. Nadmieniamy, że podczas wyczucia motocykla nie podchodzimy, nie stosujemy kryteriów egzaminu państwowego, czyli może nam motocykl zgasnąć, mogą się inne rzeczy nam zdarzyć, nie jest to punktowane. W tej chwili tutaj zademonstruje kolega, jak to wygląda. Proszę 30 sekund dookoła, a na placu się tutaj przekręcić bez możliwości ćwiczenia zadań egzaminacyjnych. Po rozjechaniu się ustawimy się od razu tam przed linią i zademonstrujemy stroną wolny, 5 ósemek i stroną wolny. Proszę bardzo, jazda. To najważniejsze. Jednym z błędów teraz podczas jazdy próbnej było brak upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Ale jak chciałem, zaznaczyłem wcześniej i powiedziałem, nie jest to punktowane. Czyli kursant się w tej chwili rozjeżdża, może motocykl zgasnąć, może się nie upewnić o możliwości rozpoczęcia jazdy. Nie jest to punktowane. Ale złe wrażenie sprawia. Ale złe wrażenie sprawia, bo świadczy o tym, że kursant nie wyrabia sobie nawyku upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Zobaczymy podczas zadania, jeżeli będzie zadanie wykonywane dokładnie. Ustawił się w polu zatrzymania. Chcemy teraz Wam pokazać. Gotowy? Gotowy. Rozpoczynamy jazdę. Proszę bardzo, jest upewnienie się przed rozpoczęciem jazdy. Slalom z 5 bramek, pierwsza bramka, druga bramka, trzecia bramka, czwarta bramka, proszę bardzo. Powtarzamy zadanie, gdyż 5 bramka została objechana. Z powrotem jedziemy jeszcze raz. Co chcę zaznaczyć? Kursant miał tylko 30 sekund na przygotowanie się do tego, aby rozpocząć to zadanie. Nie miał możliwości ćwiczenia slalomu wolnego czy ósemki. Znowu upewnienie się, jest to nasza druga próba. Pierwsza bramka, nie wolno nam objeżdżać bramek, najeżdżać na linię, podpierać się nogami. Bardzo dobrze, do środka jedziemy, liczymy ósemeczkę. Głowa, pamiętajmy o możliwości upewniania się. Cyk, głowa, pierwsza ósemka zaliczona. Druga ósemka zaliczona. Trzecia ósemka zaliczona. Czwarta ósemka zaliczona. Jedziemy piątą. Położyć na murku. Piąta ósemka zaliczona. Proszę bardzo. Wyjeżdżamy i z powrotem slalom wolny między brameczkami. Nie ma znaczenia na jakim biegu poruszamy się, czy dohamowujemy. Proszę bardzo. Podczas drugiej próby zadanie wykonane bezbłędnie. Przechodzimy do kolejnego zadania. Podjeżdżamy pod latarnię i dwa razy zatrzymania. Proszę slalom szybki, czyli wjeżdżamy w bramkę jazdową. Zatrzymania, zatrzymujemy się. Oglądamy się, czyli upewniamy się o możliwości rozpoczęcia jazdy. I proszę bardzo, jedziemy i oceniamy slalom bardzo dobrze. Slalom szybki, prędkość przynajmniej 30 na godzinę. Nadmieńmy, że musi być drugi bieg. Wracamy z powrotem do pozycji początkowej. Zatrzymujemy się, lewo, prawo i drugi przejazd, bardzo dobrze, proszę bardzo, wykonane zadanie wzorowo,
wracamy do pozycji początkowej, kolejne zadanie egzaminacyjne, ominięcie przeszkody, raz jedziemy przeszkodę z prawej strony, raz jedziemy z lewej strony. Pamiętajmy, musimy to zrobić z zatrzymania. O, jest zatrzymanie, lewo, prawo. Pojechał przeszkodę z lewej strony, wracamy do pozycji początkowej. Zatrzymujemy się, upewnienie się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Z drugiej strony ominięcie przeszkody, wjechanie w bramkę wyjazdową. I w tej chwili zademonstrujemy jeszcze hamowanie awaryjne. Od cegieł się rozpędzasz, w momencie machnięcia przeze mnie ręką jest to sygnał do rozpoczęcia hamowania awaryjnego. Tak, jak ja machnę ręką, to dopiero sygnał. Spokojnie, aby motor nam usiadł. Najważniejsze, nie tracimy kontroli nad motocyklem. Jeżeli on przy awaryjnym nam zgaśnie, nie będzie to błędem. Dobrze? Słucham? Prędkość przy awaryjnym jest 50 na godzinę. Tak? Proszę bardzo, rozpędzenie się do hamowania awaryjnego, zatrzymanie się, lewo, prawo, rozpędza się, o, i proszę bardzo. Bardzo dobrze, motocykl zatrzymany prawidłowo, brak jakiegokolwiek utraty toru jazdy, czyli świadczy to wzorowo, motocykl, że wykonane jest bardzo dobrze. Motocykl nie zgasł, gdzie zaznaczam, przy hamowaniu awaryjnym motocykl może nam zgasnąć. Ważne, żebyśmy nie stracili panowania nad motocyklem. Zademonstrowaliśmy Wam dzisiaj slalom wolny, 5-8, slalom szybki, ominięcie przeszkody oraz hamowanie awaryjne. Jedyną rzeczą jeszcze, jaką jest to wykonanie na placu manewrem, jest poruszenie na wzniesieniu. Nadmienić należy, że jest naprawdę delikatne wzniesienie. Nie powinno to nastręczać wiele trudności. Najtrudniejszym zadaniem według mnie i kursantów jest właśnie ten nieszczęsny slalom. Wolny, 5-8 wolny. Najtrudniej jest to wykonać z biegu. Dlatego, bo nie mamy wyczutego motocykla, a na egzaminie państwowym jest brak możliwości ćwiczenia zadań egzaminacyjnych. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to proszę pisać. Postaram się udzielić odpowiedzi, jak dane zadanie wykonać, aby nie było szkołę. Możliwości, że tak powiem, popełnienia błędu. Czyli na 10 razy musi nam 10 razy dobrze wyjść. Zapraszam do kontaktu z OSK Euforia, znajdującego się we Wrocławiu, na ulicy Kniaziewicza 28/1. Telefon 691-948-461. Nadmieniam, że specjalizujemy się w kategoriach motocyklowych. Od kategorii AM, tak zwanych skuterów dla 14-latków, począwszy przez kategorię A1, A2, którą żeśmy przed chwilą zademonstrowali, kończywszy na motocyklu Yamaha XJ6. Gdzie granicą minimalną wieku jest 24 lata, bądź przez 2 lata posiadanie kategorii A2. Dobra, czyli jeszcze raz numer telefonu i numer adresu. Telefonu 691-948-461, OSK Euforia, ulica Kniaziewicza 28/1A. Zachęcam do pytań, do komentarzy zadań egzaminacyjnych. Gdyby się cokolwiek nasunęło, proszę pytać, w miarę możliwości postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć, aby egzamin państwowy był przyjemny i pamiętajmy, aby był zdany za pierwszym razem, bo nie będzie to generowało dodatkowych kosztów i sprawi nam przede wszystkim pełnię szczęścia.
ale do tego potrzebne są przede wszystkim umiejętności, bo czym więcej umiejętności, tym mniejszy jest stres egzaminacyjny. Jeżeli na 10 razy dane zadanie nam 10 razy wychodzi, jest ryzyko stresu egzaminacyjnego, ale ono jest zdecydowanie mniejsze, gdyż nasze umiejętności są większe. Nie ma opcji takiej, że nam się coś uda, jeżeli jakieś zadanie jest w 100% niewytrenowane. Jeszcze raz bardzo pozdrawiam.